Dropshipping z roku na rok staje się coraz bardziej popularny i zyskuje coraz więcej zwolenników. Jak działa ten biznes online? Jak zacząć swoją przygodę z dropshippingiem? I jakie są plusy, a jakie minusy tego rozwiązania? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Na sam koniec tego wideo przygotowałem dla Was również niesamowitą niespodziankę, dzięki której zarobicie swoje pierwsze pieniądze w dropshippingu. Obejrzyjcie więc ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest dropshipping. Dropshippingiem nazywamy model biznesowy, w którym mamy tak naprawdę do czynienia z trzema stronami transakcji. Pierwszym jest oczywiście klient, który chce dokonać zakupu określonego towaru w sieci. Drugą stroną jesteśmy my, jako osoba oferująca ten towar, a trzecim kluczowym elementem jest hurtownia lub producent, z którym współpracujemy. Klient, kupując od nas towar, składa zamówienie w naszym sklepie, my natomiast przekierowujemy je do hurtowni, która wysyła towar bezpośrednio do naszego klienta. Nasz zarobek jest więc różnicą pomiędzy ceną zakupu towaru na hurtowni, a ceną, za jaką uda nam się go sprzedać klientowi. Co ciekawe, klient wcale nie musi wiedzieć o trzeciej stronie transakcji i tak zazwyczaj zresztą jest. Jest to więc bardzo ciekawy model biznesu online, w którym każda ze stron jest zadowolona. Zobaczmy teraz, jakie są plusy, a jakie minusy dropshippingu. Oczywiście pierwszym, który od razu rzuca się w oczy, jest to, że nie musimy wydawać pieniędzy na towar, który następnie musimy umieszczać na magazynie po to, aby po znalezieniu kupca móc go sprzedać. Tutaj wszystko dzieje się poza granicami naszej firmy, a naszym zadaniem jest jedynie aktywne pozyskiwanie klientów. Sprawia to, że dropshipping może zacząć praktycznie każdy, ponieważ koszty rozpoczęcia tej działalności są naprawdę znikome. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak chcemy wystartować. Ktoś będzie od razu chciał mieć własny sklep internetowy i wielotysięczne płatne kampanie reklamowe, a to oczywiście będą spore wydatki. Proponuję Wam jednak zacząć od małych kroczków po to, by wraz z kolejnymi sukcesami rozwijać Wasz pomysł na biznes. Pierwszym więc plusem dropshippingu są niskie koszty rozpoczęcia działalności i praktycznie zerowa bariera wejścia. Drugim plusem jest również niskie ryzyko w przypadku niepowodzenia. Startując w tradycyjnym modelu biznesowym, musimy wydawać pieniądze na towar. Kiedy jednak nasz pomysł na biznes nie wypali, zostajemy ze sporym problemem w postaci właśnie towaru. Pół biedy, jeżeli są to towary, które można sprzedawać w długim okresie czasu. Kiedy jednak handlujemy czy to żywnością, czy produktami, na które pojawia się chwilowy, czy też sezonowy popyt, no cóż, sprawy dość mocno się komplikują. W dropshippingu więc jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że nie martwimy się o towar i to, gdzie mamy go składować. Sprowadza się więc to do faktu, że możemy prowadzić naszą działalność z dowolnego miejsca na ziemi, a jedynym obowiązkowym narzędziem, jakie musimy posiadać, jest komputer i dostęp do internetu. To właśnie dlatego dropshipping jest tak niezwykle popularny i rozpala wyobraźnię tysięcy, jeżeli nie milionów osób na całym świecie. Bo czyż wizja własnego dochodowego biznesu prowadzonego w zaciszu swojego domu nie jest czymś atrakcyjnym? Żeby nie było jednak tak słodko, czas pomówić o minusach tego modelu biznesu online. Pierwszym są oczywiście marże, jakie możemy uzyskać dzięki dropshippingowi. Nasz zarobek będzie różnicą pomiędzy ceną sprzedaży produktu w naszym sklepie, a ceną, jaką oferuje hurtownia, z którą współpracujemy. Wiadomo, im większa marża hurtowni, tym niższy nasz zarobek. Handel w sieci ma również to do siebie, że zazwyczaj największy kawałek tortu przypada w udziale temu, kto zaoferuje najlepszą cenę dla klienta. W związku z tym musimy wybierać do współpracy tylko te hurtownie, które mają atrakcyjne dla nas ceny. Najlepiej przed podjęciem współpracy zrobić dokładny research i sprawdzić, po ile towar sprzedawany jest w sieci i po ile można dostać go na hurtowni. Pamiętajcie, Wasz zysk jest ważny tak samo jak zadowolenie klienta, więc musicie zachować zdrowy balans pomiędzy tymi dwoma kwestiami, tak aby każda ze stron transakcji była zadowolona.
Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest jakość towaru oraz jego dostępność. Bardzo często ludzie nie sprawdzają tych dwóch kwestii, co w następstwie może przynieść katastrofalne skutki. Jeżeli towar jest słabej jakości, klienci mogą zacząć go masowo reklamować, a to sprawi, że cały nasz biznes będzie nieopłacalny lub co gorsza, wyjdziemy na minus. To samo w przypadku braków na hurtowni. Jeżeli nasz towar, który sprzedajemy, skończy się u naszego dostawcy, my nie możemy zrobić praktycznie nic. W klasycznym modelu biznesowym po prostu domówilibyśmy kolejną partię towaru. Tutaj jednak nie możemy tego zrobić. Jedyne, co możemy, to grzecznie czekać na uzupełnienie braków w asortymencie. Warto również wspomnieć o kwestii zwrotów towarów. To również dość spory minus modelu dropshippingu. Każdy kupujący ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w okresie 14 dni od jego zakupu. Pół biedy, kiedy hurtownia, z którą współpracujemy, znajduje się w Polsce. Kiedy jednak współpracujemy z dropshipperem, na przykład z Chin, sprawy dość mocno się komplikują. Klient może odesłać do nas towar, a my będziemy musieli sprzedać go ponownie, tracąc przy tym pieniądze na reklamę i wysyłkę. To jednak nie koniec minusów. Jednym z największych minusów jest sytuacja, w której hurtownia, z którą współpracujemy, okazuje się być oszustwem i zamiast wysyłać towar klientowi, po prostu tego nie robi bądź wysyła towar znacznie gorszej jakości niż deklarowała. Taka sytuacja to najgorsze, co może spotkać dropshippera. Dlatego tak ważnym jest, aby dokładnie weryfikować każdego, z kim chcemy wejść we współpracę. Czytajcie opinie innych osób, które już współpracowały z hurtownią, zadzwońcie lub pojedźcie na miejsce. Zamówcie towar sami, zróbcie wszystko, aby jak najlepiej prześwietlić waszego wspólnika w biznesie, ponieważ gdy tego nie zrobicie, to wy będziecie ponosić konsekwencje swojego niedopatrzenia. Nie ma nic gorszego niż zaniedbanie tego elementu, a następnie utrata wiarygodności w oczach klientów. A pamiętajcie, na dobrą renomę pracuje się latami, a można stracić ją dosłownie w kilka chwil. Jak więc widzicie, dropshipping to ciekawy model handlu w internecie, który daje nam spore możliwości. Jedni mogą potraktować go jako dodatkowe źródło zarobku, inni jako pełnoetatowy biznes. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co dokładnie chcemy osiągnąć. Osobiście widzę w dropshippingu dość spory potencjał, który będzie w kolejnych latach ewoluował. Już teraz z dropshippingu wydzieliła się osobna gałąź przemysłu, jaką jest afiliacja, która jest w mojej ocenie znacznie bardziej bezpieczniejsza dla osób, które chcą zarabiać przez internet, nawet nie posiadając własnej działalności gospodarczej. W afiliacji mamy z góry ustalony procent od sprzedaży lub kwotę za sprzedaż produktów partnera, z którym współpracujemy. Naszym zadaniem jest jedynie znaleźć kupujących. Nie musimy martwić się zwrotami czy brakiem towaru, ponieważ jeżeli tylko kupujący dokona zakupu poprzez nasz link partnerski, my otrzymamy wynagrodzenie. Jest więc to lepsze rozwiązanie dające więcej bezpieczeństwa i komfortu psychicznego osobom, które chcą zarabiać przez internet. Oczywiście afiliacja jest na tyle rozległym tematem, że nie sposób opowiedzieć o niej w jednym wideo. Jeżeli jednak zainteresowałem Was tym tematem, zapraszam do mojego innego materiału, który właśnie teraz ukazał Wam się na ekranie. Na sam koniec obiecana niespodzianka. Pod tym wideo znajdziecie link do pliku z ponad 300 adresami hurtowni, które działają w modelu dropshipping. Oczywiście wszystko za darmożkę. Wiem, nie musicie dziękować. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i pomogło odpowiedzieć na pytanie, od czego warto zacząć dropshipping. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego materiału swoim znajomym, jak również pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.